Mały. Nie jestem mały. Jednego razu mama poszła na sowiecką wieś po mąkę. Wzięła na sanki brata, który urodził się już na Sybirze i trochę ubrań z tych porządnych, które nam jeszcze zostały. Powiedziała, że za 2 dni wróci. Że przenocuje u ruskiej kobiety i żebyśmy czekali. No to ja mówię mamie, żeby wzięła pierzynę. A my z siostrą jakoś damy radę. A mama na to, że nie, że mróz nie taki znowu, że sobie poradzi. Pożegnała się ze mną, z siostrą i poszła. Mija jeden dzień, mija drugi. Na dworze mróz, śnieg. Mija trzeci dzień, czwarty. No i w piąty, czyli w piątek, siostra budzi mnie rano i mówi, że wiozą mamę i brata, bo zamarzli na drodze. Przywieźli, położyli na stole. Mama tak mocno trzymała brata, że siostra aż zemdlała i musiałem ją cucić. Jak ocuciłem, to nastawiłem gorącą wodę i myliśmy mamę i brata, żeby odmarzli. Myliśmy i myliśmy. Jak mama w końcu odmarzła, to ubraliśmy mamę w ostatnią sukienkę, która jej została. I wtedy przyszedł Sowiet, powiedział, że da nam trumnę dla mamy, ale za pierzynę. No ja mówię do siostry, jak za pierzynę? A siostra, że przecież mamy bez trumny nie pochowamy. No i daliśmy pierzynę temu Sowietowi. On przywiózł trumnę, pomógł mamę i brata do trumny włożyć, zabił gwoździami. Jeszcze na tych sankach, na których przywiózł trumnę, pomógł zawieźć trumnę na cmentarz. No, grobu już wykopać nie pomógł. Pożyczył tylko łom, łopatę i poszedł. Sam musiałem wykopać. A ziemia była zamarznięta jak kamień. Ten żelazny łom to aż się odbijał. Iskry leciały. Myślałem, że nie wykopię, ale wykopałem. Pół dnia zajęło. Siostra pomagała, ale już była słaba i kaszlała. Jak zakopaliśmy trumnę i wróciliśmy do baraku, to całkiem się pochorowała. Nakryłem siostrę, czym się dało i poszedłem do szpitala. Mówię tam, żeby ratowali siostrę, bo się przeziębiła. To poszedł ze mną jeden lekarz do baraku. Siostra już była taka chora, aż majaczyła. Jeszcze Polska nie umarła, krzyczała, póki my żyjemy. I zabrali ją do szpitala. A następnego dnia idę do tego szpitala i pytam, jak siostra. A lekarz mówi, że umarła. To ja pytam, gdzie jest? On mówi, że już pochowali i że jej nie zobaczę. Myślę, że jakbyśmy nie dali pierzyny temu Sowietowi, to siostra by żyła. Nie chcieli potem oddać do domu dziecka, ale powiedziałem, że nigdzie nie pójdę, bo nie jestem już mały. Tylko pójdę do pełnomocnika i mnie wezmą do polskiego wojska. Z początku mnie nie chcieli wziąć, ale powiedziałem, że tato jest kapitanem w Warszawie, to wtedy wzięli. Ze względu na płuca, a nie do strzelców. No szkoda. Byłbym dobrym strzelcem, bo dobrze strzela. Ale to i tak był najlepszy dzień w moim życiu. A najgorszy to... Tak jak twój, Wojtek. Jak mama umarła.